masz 13 lat, ale i tak zrób. Może poruszyć wyobraźnię, co nie? Zrób zdjęcie cycków, dupy. Dobra, już śmieszy, jak on to przedstawia. I już śmierdzi to. Już śmierdzi ten film. Spartiatix! Ale dobra, oglądajmy jeszcze raz, trzeci raz od początku. Masz 13 lat, ale i tak zrób. Może poruszyć wyobraźnię, co nie? Zrób zdjęcie cycków, dupy. Otóż nie, kawę. Ej młoda, słuchaj, zrób mi kawę. Na wstępie mam tylko jedną prośbę. Zobacz ten... Chwila, bo ten screen, że masz 13, on był chyba u Wardęgi, żeby pokazać, że Dubiel wie, ile one mają lat, te dziewczyny. Co za różnica, trzeba zrobić kawę, loda, czy kupić chipsy. W sensie, co to ma znaczyć? Ten film do końca. Nagrywam ten film, żeby pokazać wam, że nie jestem pedofilem, ani nigdy nie próbowałem kryć pedofila. Przedstawię dowody, które, mam nadzieję, rozwieją wasze wątpliwości. Tydzień temu udowodniono, że bardzo łatwo jest zniszczyć komuś życie. Wystarczy jeden film, aby obrócić przeciwko niemu całą Polskę. Zniszczono nie tylko mnie, ale także moich bliskich, moją rodzinę, moje młodsze rodzeństwo. To, co mówiłem u filmu Boxdela, a raczej dwóch filmach Boxdela przeprosinowych, nie pokazuje się screenów, jak cię wyzywają ludzie, bo to nic nie dowodzi. To ma tylko wzbudzić emocje, ale szkoda tego Marcina, przecież jeszcze nie ma dowodów, że jest winny w prokuraturze, tak? A już go wyzywają, szkoda mi go. Szkoda, taki ładny chłopak, fajny, mówi dzień dobry. To jest pieprzone wzbudzanie emocji. I moją mamę, do której dzwonią znajomi, pytając, jak to jest wychowywać pedofila. Ludzie wydali na... Co? Zniszczono nie tylko mnie, ale także moich bliskich, moją rodzinę, moje młodsze rodzeństwo i moją mamę, do której dzwonią znajomi, pytając, jak to jest wychowywać pedofila. Znajomi mamy dzwonią i pytają, jak to jest wychowywać pedofila? Co za znajomi? No to brzmi jak fake. Ludzie wydali na mnie wyrok, a zostały im pokazane zmanipulowane fragmenty rozmów. Doradzano mi, żebym się nie odzywał i najpierw udowodnił prawdę w sądzie, ale mam dość tego, że boję się wychodzić na ulicę. No sam to chyba zrobił, tym oświadczył na Instagramie, że pozwie go i tyle. I nikt nie może mówić na jego temat, bo też dostanie pozew. Nie jestem winny, nie jestem pedofilem i w życiu nie umiałbym kolegować się z pedofilem. Zostałem wrzucony do jednego wora ze Stuartem i użyty do tego, żeby zebrać więcej wyświetleń. Trochę gada jak Boxdel, tylko że na niego są grube dowody. A na Boxdela był jeden screen. Zacznijmy od najważniejszej części. Zrzuty ekranu, które pozwoliły wam wszystkim dokonać samosądu, wydać wyrok i nazwać mnie pedofilem, którym nie jestem. Wideo, które zostało pokazane, to nie jest żaden prywatny filmik z dwoma facetami próbującymi poderwać dziewczynę. To wideo wysłane na snapchatowe story, które widziało wtedy około 30 000 osób. Nie nagrywałem tego specjalnie dla tej dziewczyny. Gdy jedziemy już do Loret, co... Tylko dla dziewczyn. Dobra, żartuję. Zaraz się dowiemy, o co chodzi. Sorki, nadinterpretacja. Będzie najprawdopodobniej jutro, to wtedy będziemy więcej odpowiadali, dodawali snapów i tak dalej. Byliśmy w Hiszpanii i cały wyjazd dodawałem różne snapy. Cieszysz się, jak usłyszysz, że właśnie oglądacie 30 000 osób? Z tą dziewczyną utrzymywałem normalny, koleżeński kontakt internetowy przez prawie 2 lata. Co śmieszniejsze, pisałem z nią o dziewczynie, z którą się wtedy spotykałem, która oczywiście była starsza. To nie była żadna moja internetowa miłość, tylko koleżanka, z którą rozmawiałem na serwerach TeamSpeaka i Messengerze. Jak nastolatek z nastolatką. Nigdy nie chciałem się z nią spotkać, nigdy nie poprosiłem jej o żadne niestosunki. Nastolatek z nastolatką powinien według mnie zaznaczyć, skoro o to jest mowa, 19-latek, czy tam 18 z 13-latką. Powinien chyba to zaznaczyć, a nie mówić nastolatek z nastolatką. Nastolatek z nastolatką. Nigdy nie chciałem się z nią spotkać. Czyki tequila za 8 lat, witam. Spotkać, nigdy nie poprosiłem jej o żadne zdjęcie, ani żadnego sam nie wysłałem. Nigdy nie spotykałem się z żadną małoletnią osobą. Ludzie odnoszą się do głosówek, w których niby namawiałem ją na spotkanie, więc zobaczmy zatem, jak wyglądał cały kontekst tej rozmowy. Wysłałem jej wideo zapisane ze story na Messengerze. W odpowiedzi zapytała, czy nagrałem filmik ziemniakiem czy burakiem, a ja odpowiedziałem, że hamakiem. XD. Wysłała snapa swojej twarzy z podpisem po angielsku, pytając, czy umiem angielski, czy mogę przetłumaczyć, co tam jest napisane. kiedy próbujesz sobie zrobić selfie, ale Boże, kurwa, mówię po angielsku, ale twój przyjaciel się patrzy. Co w tym jest takiego podchwytliwego, że pewnie źle powiedziałem? Przetłumaczyłem i zapytałem, co było w tym podchwytliwego, na co odpisała, że to, że jestem głupi. Odpowiedziałem wtedy głosówką, że... No dzięki, dzięki. Nie wiem, co ma na celu obrażenie mnie, ale spoko. Jesteś bardzo miła. Już cię nie kocham. Stuart też cię już nie kocha. Co nie? Widzisz? Potwierdził. W odpowiedzi odpisała, w takim razie idę szukać kogoś innego, a ja odpowiedziałem tak samo żartem w głosówce, którą już wszyscy dobrze wiele razy słyszeliście. Tylko ja i moja 14. Czy ten żałosny żart był głupi i teraz jest mi za niego wstyd? Oczywiście, że tak. Nie zmienia to jednak faktu, że to nie była żartownia. Boże. Naprawdę ciężko się ogląda takie filmy i tu nie chodzi o to, co tu jest w tym filmie. Tylko za ludźmi takimi jak Dubiel stoją duże pieniądze i pewnie mądrzy ludzie wymyślają, jak zmanipulować innymi ludźmi w internecie. I jest ciężko to oglądać, tak naprawdę, bez wiedzy. Jedynie mamy wiedzę z filmu Konopskiego i Wardęgi, nie? Kurde, to jest ciężkie. Żadna propozycja ani zaproszenie, tak jak próbowano to przedstawić. To była głupia rozmowa dwóch znajomych w gówniarskim wieku. Kropka. Krytykujcie mnie za durną wiadomość, ale nie nazywajcie mnie pedofilem, bo nigdy nie umawiałem się z żadną małoletnią osobą, ani nigdy nie planowałem takiego spotkania. Możecie się śmiać. A ludzie chyba mówią, że on krył, a nie, że... On się broni jak Boxdel, tylko że chodzi o to, że on na pewno wiedział o Stu i chodzi o to, że go krył, a nie, że się chciał spotkać. Chyba nawet Wardęga czy Konopsky mówili, że nie było dowodów, że on się spotkał kiedykolwiek. Ale później jeszcze przez 3 lata, do 21 roku życia, byłem wciąż prawiczkiem. Zestawieniem... Co, do kiedy? Jeszcze przez 3 lata, do 21 roku życia, byłem wciąż prawiczkiem. Wierzyć mu, czy nie? Wstrętnych wiadomości, które pisał Stuart, jest manipulacją. Przecież nie wiedziałem, co pisze do innych dziewczyn. Jakie są na to dowody? To, że odpowiedziałem Stuartowi najpierw jedź do niej, a później się zakochuj? Byliśmy na wyjeździe w Hiszpanii. Stuart codziennie podrywał jakieś dziewczyny w klubie albo przez internet. Nie przywiązywałem żadnej wagi do tego, co i komu wysyła, bo wiedziałem, że kręci z różnymi dziewczynami. Sam się z kimś spotykałem i nie obchodziły mnie codziennie nowe, kolejne miłości Stuarta. Kolejna wyciągnięta z kontekstu... Coś tu śmierdzi. Manipulowana wiadomość. Masz 13 lat, ale i tak zrób. Może poruszyć wyobraźnię, co nie? Zrób zdjęcie cycków, dupy. To już było, drugi raz musi to być. Otóż nie. Kawę. Ej młoda, słuchaj, zrób mi kawę. Tak, nastolatek napisał do nastolatki oddalonej o parę tysięcy kilometrów, żeby zrobiła mu kawę. Wow. Przykładów tej manipulacji z każdym kolejnym dniem przybywało. Wardęga wrzucił na story screen, gdzie dziewczyna... Chciałem być na twoim filmiku. Chciałam, ale znowu się nie załapałam. Super, trzeba było cycki wysłać. Miałbym. Pisze do mnie, że chciała wystąpić w filmiku na YouTube, jak otwieram snapy od widzów. Zażartowałem, że trzeba było cycki wysłać, a później dodałem, następnym razem coś wyślij. Na tym ucina się screen, a kolejny zaczyna się od słowa cycki i serio jestem ciekawy, miałem to w dupie, ale mnie zaciekawiłaś. No to zobaczcie, jak to wyglądało naprawdę. Ktoś przedstawił wiadomości w odwrotnej kolejności. Następnym razem coś wyślij, w sensie nie mówię o cyckach, tylko ogólnie. Ja cię w ogóle nie widziałem, całej twojej twarzy chyba nigdy. Następnie dostałem zdjęcie z zasłoniętą twarzą i będąc dalej ciekawy, jak wygląda dziewczyna, odpisałem, ciekawy byłem po prostu, jak wyglądasz, po pół twarzy się nie da ocenić. Miałem to w dupie, ale mnie zaciekawiłaś. To były zwykłe koleżeńskie wiadomości, bez podtekstu. Wyrwane z kontekstu wiadomości. Wydałem 250 zł na Lords of the Fallen, muszę w to grać. Ucięte w konkretnych miejscach spowodowały, że ludzie ulegli manipulacji i teraz życzą mi śmierci. Szkoda, że nie pokazano innych fragmentów rozmów z tamtą dziewczyną. Tak jak na przykład tego. Nie umawiam się z 14-latkami. Ale tu nie chodzi o to, że on się umawiał, bo chyba mówię, albo w Konopskiego, albo u Wardęgi gdzieś było, że on nie ma dowodów, że się spotkał. Tylko, że on krył Stu od samego początku. I że o wszystkim wiedział. Jak już jesteśmy przy manipulacji. Zostałem przedstawiony jako osoba, która kłóci się ze Stuartem, czyja dziewczyna, w domyśle 14-letnia, jest bardziej kochana. Panowie zaczynają się kłócić, która jest bardziej kochana. Masz problem, kurwa, że piszesz z moją kochaną dziewczyną? Spoko, ja rozmawiam ze swoim kochanym. Sęk w tym, że tak jak już mówiłem, spotykałem się wtedy z dziewczyną, która miała 17 lat, gdy ja miałem 18. Bez tej informacji ludzie ulegli manipulacji i puścili wodze wyobraźni. Wcale wam się nie dziwię. Gdybym zobaczył tak przedstawiony materiał dotyczący kogoś innego, pewnie byłbym jednym z was. Konopsky mówi, że nie zdobył żadnych dowodów na moje umawianie się z małoletnimi, ale jeśli ktoś posiada tak... No właśnie. Jakie dowody, to niech mu wyślę. Fajnie byłoby, gdybyś za jakiś czas publicznie dał znać, czy coś się pojawiło w tym temacie. Jestem... Ale tu chodzi tylko o to w dupę, że ty kryłeś Stu, manipulanciku zapieprzony, a nie, że się umawiałeś z dziećmi. Przecież nawet było zaznaczone, on to przed chwilą powiedział, że nie było dowodów, że on się umawiał z dziećmi. Przecież jest to powiedziane wprost, a on robi z tego, jak Konopsky wprost powiedział, że nie ma dowodów, że on się umawiał z dziećmi, ale może się coś znajdzie, bo ciągle wychodzi w tej sprawie coś nowego, tak? Więc powiedział, jak się coś znajdzie, niech mu wyślą, ale nie ma dowodów, że on się z dziećmi umawiał i tyle. Jest to wprost powiedziane, a ten z tego robi jakieś w dupę cały filmik, a to nawet nie o to chodzi. Ale jeśli ktoś posiada takie dowody, to niech mu wyślę. Fajnie byłoby, gdybyś za jakiś czas publicznie dał znać, czy coś się pojawiło w tym temacie. Jestem pewny, że nic nie znajdziesz, ponieważ nigdy nie spotykałem się z osobą małoletnią. Sprawę dokładnie badają odpowiednie służby. Pozwólcie proszę to im wydać wyrok, zanim wydacie go samodzielnie. Teraz o Stuarcie. No i czemu ty mi każesz być cicho, jak on nic nawet dalej nie powiedział, ty pecie z czatu. Ja pierdzielę, jakiemu ci zapieprzył gonga na łeb w GTA. Naprawdę, ty w dupę tempaku. Fan Dubiela pewnie zapieprzony. Chorągiewo zapieprzona, opanuj się. No nie wytrzymam. Pieprzeniec oglądał, co było na Dubiela i nagle filmik Dubiel wypuszcza i Marcin jest niewinny. Nie zesraj się. Nie ukrywam, w przyszłości byłem w niego zapatrzony. Był 4 lata starszym gościem, który niesamowicie mi imponował. Wszyscy traktowali go jak osobę godną zaufania. Przecież bez przerwy zapraszano go do śniadaniówek, programów telewizyjnych, a największe firmy nawiązywały z nim współprace reklamowe. Poważni ludzie podpisywali z nim kontrakty, powierzali mu swoje biznesy, pieniądze i zaufanie. Skoro tyle osób mu zaufało, to dlaczego 18-letni Marcin Dubiel miał mu nie zaufać? Rozumiem wasz tok myślenia. Nie no, Black, rozumiem być fanem nawet Kononowicza, ale że ty jesteś fanem Dubiela, to teraz naprawdę mi się szkoda zrobiło. Ciebie. 18-letni Marcin Dubiel miał mu nie zaufać. Rozumiem wasz tok myślenia. Nie lubisz? Widzę, że lubisz. Jego kumplem, to przecież musiałem wiedzieć, co wyprawia, kiedy nikt nie widzi. Nie, nie wiedziałem. Przecież nie patrzyłem mu w telefon, nie wiedziałem, jakie ma zamiary i że mój przyjaciel być może ukrywa przede mną podwójne życie. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Czas na kolejne dowody. Znalazłem nawet rozmowę, po której zadzwoniłem do Wardęgi, żeby poprosić go o zostawienie Stuarta w spokoju. To było zaraz po tym, jak skrytykowałem sukanek na Twitterze. Zobaczcie, co pisał do mnie Stuart i jaka była jego motywacja. Ale ja nie jestem już influencerem. Ale czemu nie ma, że to Stu pisze? Nie cieszy mnie, szukam wokół mnie i bycie... Co? Czuję się mega źle z tym, że... Z tym nie wiem, czemu mnie nie spytałeś. Ja rozumiem, że nie zrobiłem nic złego, ale to i tak gadanie o mnie... Szum wokół mnie. Co to jest? Po jakiemu ty jest zapisane? Nie chcę szumu wokół mnie, nie chcę jakichś wardęgowych, nagrywających filmów, czy Stu i sukanek nie się kochają, czy nienawidzą. Odkryć to proszę, może jesteś pod narkozą jeszcze i myślisz, że... Jesteś niezniszczalnym, ale pamiętaj, że ja średnio psychicznie usunąłem się z internetu po to, żeby właśnie mieć spokój i się skupić na sobie. No chyba po co innego się usunął. Motywacja. Czy widzicie w tym przyznanie się do czegokolwiek? Czy widzicie strach przed tym, że prawda wyjdzie na jaw? Nie, bo zawsze, gdy go broniłem, powoływał się na to, że po prostu nie chce już działać w sieci, bo to jest dla niego przytłaczające i źle działa na jego psychikę. Nic przed wami nie ukrywam. Stuart szantażował mnie emocjonalnie i bez przerwy powtarzał, że Justyna nie umie pogodzić się z tym, że on nie chce z nią być i się na nim mści. Dostawałem setki telefonów i SMS-ów, w których mówił, że ma dość, że nie chce mu się żyć i że się zabije. Sam zresztą zawiozłem go do szpitala psychiatrycznego. Kto z was w takiej sytuacji nie uwierzyłby osobie, którą uważał za przyjaciela? Następnie Stuart wyjechał do Anglii. Black, już odpowiadałem na to 4 razy. Jak jesteś na live'ach, to słyszałeś, a jak nie, to mam to w dupie, bo nie chce mi się gadać do ściany. Anglii, ponieważ jego mama zachorowała na nowotwór. Nie miałem prawa myśleć, że przed czymś się ukrywa. To prawda, ucinałem temat Stuarta we wszystkich programach czy wywiadach, ale robiłem to tylko dlatego, że za każdym razem, gdy poruszany był jego temat, dostawałem od niego wiadomości, że coś sobie zrobi. Nie miałem takiej wiedzy, jaką dzisiaj ma praktycznie cała Polska. Nie wiem. Cała ta afera dotyczy bardzo poważnej sprawy. Dużo ważniejszej niż zasięgi, czyli liczba wyświetleń pod filmem. Jeśli oglądają te ofiary, to proszę was o jedno. Nie zgłaszajcie się do youtubera. Zgłoście się tam, gdzie powinniście to zrobić w pierwszej kolejności. Na policję. Żeby policja powiedziała, że się nie da znaleźć sprawcy, XD. Drink Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!